Szanowni Państwo, rząd chwalił się sprowadzeniem do Polski finansowego giganta, spekulanta współodpowiedzialnego za ostatni kryzys banku JP Morgan. Bankierzy mają zatrudnić kilka tysięcy osób. Czego rząd jednak nie powiedział? Otóż premier Morawiecki zapomniał wspomnieć, że JP Morgan dostanie od polskiego rządu dotację w wysokości 20 milionów złotych. Oto w końcu nasz kraj wstał z kolan i Polska finansuje międzynarodowego spekulanta kwotą 20 milionów złotych. Pani z warzywniaka, polscy rolnicy, nauczyciele, lekarze, wszyscy finansujemy amerykańskiego giganta. To jest prawdziwe powstanie z kolan. Szkoda, że polscy przedsiębiorcy nie mogą liczyć na takie sute dotacje od rządu PiS. To Polacy jacyś gorsi? Jak informuje Puls Biznesu, amerykański koncern ma zatrudnić za to 3000 osób. Wychodzi więc po 6000 zł dotacji na osobę. Oczywiście, to tylko kwota dotacji. JP Morgan może też cieszyć się zwolnieniami z podatku oraz wieloma innymi ulgami. Oczywiście wszystko z państwa podatków, ale czy wstawanie z kolan nie jest tego warte? Szanowni Państwo, jeszcze jedna rzecz zwróciła moją uwagę. Polski rząd ostatnio wpadł też w lekką panikę i zadyszkę, zastanawiając się, co zrobić, aby wzmocnić swoje sondaże. Po programie 500+, niewiele środków zostało w budżecie. Prawie każda grupa zawodowa dostała już jakiś dodatek, ulgę lub zapomogę. Cóż, można wziąć przykład z Republiki Południowej Afryki, gdzie nowy minister finansów będzie drukował pieniądze i rozdawał, dopóki każdy biedny nie będzie bogaty. To jest pomysł. Mało. Południowa Afryka zawstydza dziś socjalistów z PiS-u. Podjęto tam decyzję o nacjonalizacji ziemi bez wypłaty odszkodowań. To jest to. Drukowanie i nacjonalizacja majątków pomysłem do kolejnych wyborów.